Cześć, witam na naszych kolejnych zajęciach z cyklu Zdrowy Kręgosłup. Dzisiaj ode mnie leci 5 propozycji ćwiczeń mobilnościowych, czyli będą konkretne powtórzenia, konkretna ilość serii. Natomiast nie będziemy zostawać w jednej pozycji na dłuższy czas. Okej, to chyba wszystko we wstępie. Myślę, że to był najkrótszy początek we wszystkich naszych filmikach. Zaczynamy. I oczywiście tradycyjnie nie będę pokazywał wszystkich serii powtórzeń, więc zachęcam do obejrzenia najpierw materiału i później do przećwiczenia tego samodzielnie, albo po prostu do stopowania materiału po każdym ćwiczeniu. Dobrze, i pierwsza propozycja. Jesteśmy w klęku podpartym, barki nad dłoni, biodra staramy się mieć nad kolanami, stopa aktywna. I tutaj pamiętamy to, o czym często Wam wspominam, czyli o napięciu mięśni brzucha, podwinięciu miednicy. I z tej pozycji będziemy wykonywać krążenia jedną nogą. I zaczynamy tego, żeby ustabilizować pozycję. Unosimy jedną nogę do góry, zataczamy kółko, delikatnie do przodu i wracamy do pozycji wyjściowej. Zwróćcie uwagę, żeby nie zmieniać ustawienia w stawie kolanowym, a jedynie tak, żeby poprowadzić ruch ze stawu biodrowego. I w momencie odrywania nogi do góry nie przechylamy się na jedną ze stron. Stabilizujemy pozycję i dopiero wtedy wykonamy pełne powtórzenie. I tutaj mamy do wykonania 2 lub 3 serie, po 8 powtórzeń na każdą nogę. Ok, i drugie ćwiczenie. Znowu jesteśmy w pozycji czworaczej, to jest nasza pozycja wyjściowa. I zaczynamy od tego, żeby jedną rękę skierować pod drugą, oprzeć ją na ziemi, głowę również. I tutaj palce do środka i do góry, wracamy. Otwieramy naszą pozycję, patrzymy za dłonią i z powrotem. Zawijamy, hop, połóż rękę, połóż bark, skieruj palce do wewnątrz, unieś, oprzyj. Otwórz pozycję. Hop. I tutaj znowu mamy 2-3 serie do wykonania, po 6 powtórzeń na każdą stronę. Jesteśmy na trzecim ćwiczeniu. Pozycja wyjściowa jest to siad klęczny. I tutaj najlepiej, jakbyśmy byli oparci na podłożu przez nasze grzbiety stóp. A jeśli komuś jest niewygodnie, to jak zwykle może zadrzeć stopy i wtedy to będzie dla niego pozycja wyjściowa. I z siadu klęcznego wychodzimy do góry, do przodu. Stabilizujemy mięśniami pośladkowymi. Hop, jedna góra, noga do przodu. Staramy się mieć kąty mniej więcej 90 stopni. I delikatnie przechyl się do przodu, w dół, pamiętając o napięciu mięśni brzucha. Wróć i z powrotem usiądź na stopach. Drugie powtórzenie, druga noga. Hop. Noga. Napnij mięśnie brzucha, podbij miednicę, skieruj się w dół. Hop. I wróć do pozycji wyjściowej. I tutaj mamy do wykonania 2 lub 3 serie, po 4 powtórzenia na każdą nogę, pamiętając, że w jednej serii raz jedna, raz druga noga wychodzi do przodu. I już przedostatnie ćwiczenie w dzisiejszym odcinku, pozycja leżenia tyłem. Nogi delikatnie zgięte w stawach kolanowych, stawach biodrowych, dłonie wzdłuż tułowia. I ćwiczenie polega na tym, aby unieść biodra do góry, napiąć mięśnie pośladkowe, żeby utrzymać tę pozycję. Unieść obie ręce do góry. Odstawić ręce. I z powrotem powoli opuścić biodra. Bierzemy delikatny wdech. Do góry. I z wydechem opuszczamy naszą pozycję. Pamiętając, że leżąc teraz na plecach, nasze plecy powinny być wklejone do maty. I z tej pozycji góra. Dół. I tutaj znowu 2-3 serie. Jedna seria to 80 powtórzeń. Dobrze, i ostatnia moja propozycja na dzisiaj.
Ponownie zostajemy w pozycji leżenia na plecach. Nawiązanie do naszego martwego robaka z poprzedniego odcinka, czyli unosimy nogi, ręce są skierowane do boku i przypominam, że nogi możemy opuszczać albo w ten sposób, jest to wersja łatwiejsza, albo poprzez wyprost w stawie kolanowym, wersja nieco trudniejsza. Cały czas pamiętamy o zawinięciu miednicy na siebie i napięciu mięśni brzucha. Ćwiczenie wygląda tak, że mamy pozycję wyjściową, odstawiamy jedną nogę, odstawiamy drugą nogę, a następnie mamy skręt obu nóg w jedną stronę. I to jest jedno powtórzenie. Drugie. I obrót w przeciwną stronę. I pamiętajcie, że w momencie rotacji naszych nóg kończym w prawą stronę, głowę odwracamy w kierunku przeciwnym, a oba nasze barki powinny cały czas być blisko podłoża. I tutaj na jedno powtórzenie składa się ruch jednej i drugiej nogi plus skręt tułowia w jedną stronę. I w jednej serii wykonamy 8 takich powtórzeń i tradycyjnie 2 lub 3 serie. I to już wszystkie zestawy ćwiczeń, które dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że się podobają i zobaczymy się na kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.